Okazją do naszej dzisiejszej rozmowy i tematycznie związaną z tą okazją, temat dzisiejszej rozmowy związany z tą okazją jest konferencja historyczna, którą jako Centrum Edukacyjne Polska z udziałem klubu imienia Romana Dmowskiego organizujemy w sobotę 14 stycznia 2023 roku o godzinie 11 w Warszawie przy ulicy Kopernika 30. Temat konferencji: Nacjonalizm chrześcijański drogą Jędrzeja Giertycha. Jest to konferencja historyczna w 120. rocznicę urodzin. Rocznica urodzin przypada 7 stycznia, no ale ze względu na bliskość Trzech Króli, tych długich jeszcze świąteczno-noworocznych weekendów, przesunęliśmy to o tydzień, więc 14 stycznia, godzina 11 w Warszawie. 120 lat temu, 7 stycznia w Sosnowcu urodził się Jędrzej Giertych, który później był jednym z głównych działaczy Stronnictwa Narodowego. Później w czasie wojny był jeńcem, ale kilkanaście razy uciekał z obozów jenieckich. Wreszcie po wojnie osiadł w Londynie i tam stworzył bardzo prężny ośrodek, Towarzystwo imienia Romana Dmowskiego, który wydawał bardzo wiele książek, organizował różne akcje w obronie dobrego imienia Polski i Polaków. No, w ogóle postać bardzo, bardzo, że tak powiem, wybitna. Niektórzy uważają, że najwierniejszy i najbardziej wybitny kontynuator dzieła Romana Dmowskiego. No niestety przez większość czasu po wojnie na emigracji. Chciałbym zapytać, panie Marcinie, kiedy pan się zetknął z postacią Jędrzeja Giertycha i jakie pan ma opinie, jakie pan ma spostrzeżenia i co do jego życia, ale także co do jego dorobku, zwłaszcza pisarskiego, bo jest to autor co najmniej kilkudziesięciu bardzo ważnych opracowań dotyczących głównie historii Polski, ale nie tylko, również spraw współczesnych, również obrony tradycji katolickiej, bo był zaangażowany w Towarzystwo Mszy Łacińskiej w Wielkiej Brytanii. Również wielka jego rola w przybliżeniu dorobku profesora Feliksa Konecznego. Co z tych rzeczy jest najważniejsze, a może coś pominąłem, na co pan chciałby, panie Marcinie, zwrócić uwagę. Proszę bardzo. No więc z dorobkiem Jędrzeja Giertycha, z jego postacią, w zasadzie osobowością, bo to tak trzeba precyzyjnie określić, zetknąłem się pod koniec lat 90. jako młody działacz narodowy i mając okazję zapoznać się z wydawanymi po roku 89, a w zasadzie wznawianymi jego publikacjami. No i z kilkoma się zapoznałem, nawet je nabyłem i stwierdziłem, że no była to postać niewątpliwie wybitna, wierny kontynuator myśli Romana Dmowskiego, który nie tylko, że kontynuował tą myśl, ale ją rozszerzał właśnie o, tak jak to pan na początku zatytułował, o ten chrześcijański, katolicki aspekt polskiego nacjonalizmu, który wprawdzie podkreślał Roman Dmowski, ale ponieważ Roman Dmowski przez większość swojego życia no był z daleka od Kościoła, dopiero pod koniec się nawrócił, no tutaj to w przypadku Jędrzeja Giertycha, no ten związek z katolicyzmem był jednoznaczny i zdecydowanie popierał działalność
narodową kościoła, bo to tak powiedzieć trzeba, do tego stopnia, że w jednej z jego publikacji, My Nowe Pokolenie, no, która została opublikowana pod koniec lat 20., to wznowioną wersję pod koniec lat 30. opatrzono listem prymasa ówczesnego Augusta Chlonda, więc to pokazuje, o jakim miał Kościół wywarł wpływ na jego działalność i no, życiorys jego dzieci, dwie córki w zakonie, jeden syn zakonnikiem, nawet na Jasnej Górze, z tego co kojarzę, chyba urzęduje do dnia dzisiejszego, to pokazuje, że jednak wychował w duchu katolickim swoją rodzinę i uważam, że Jędrzej Giertych przede wszystkim był wybitnym nie tylko wyrazicielem myśli narodowo-katolickiej, ale przede wszystkim był też wybitnym ideologiem narodowym, który miał wizję przede wszystkim, jeśli chodzi o kwestie polonizacji ziem odzyskanych, ziem, które w okresie międzywojennym należały do Niemiec, ale jego działalność w harcerstwie, w organizacjach polonijnych na ziemiach, które pozostały, zwłaszcza po plebiscytach i powstaniach w granicach Rzeszy, wskazywała, że przywiązywał wielką wagę do kształtowania już w okresie międzywojennym kadr przyszłych polskich narodowych na tych ziemiach, które, przypomnę, w deklaracji ideowej Obozu Wielkiej Polski w roku 1926 uznano za ziemię, które należy ponownie wcielić do Polski. I Jędrzej Giertych był wyrazicielem właśnie tej myśli piastowskiej, którą podkreślał w swoich publikacjach, dlatego wiele poświęcił w swojej działalności Warmii, Mazurom, Pomorzu, Opolszczyźnie, Śląskowi. Działał na rzecz właśnie rozwoju tamtejszych struktur i harcerskich, i polonijnych, ale w ogóle organizacyjnych młodzieży polskiej, bo podkreślał, że właśnie, no stąd tytuł książki, My Nowe Pokolenie, w młodzieży widział przyszłość odrodzonej Wielkiej Polski i stąd taki wiele jego czasu z działalności politycznej i publicystycznej właśnie było nakreślone na młode pokolenie, co się bardzo opłaciło, dlatego że wykształcił wielu kontynuatorów, naśladowców, którzy no, przelali niestety krew za ojczyznę, za naród w okresie II wojny światowej i okresie po II wojnie światowej, w okresie bermanowskim, ale jednak ta jego kontynuacja na emigracji w Londynie, w Instytucie imienia Romana Dmowskiego wskazuje, że nie załamał się i rozwijał tą działalność i miał wielu stronników. Był zdecydowanie, jeśli chodzi o kwestie ideowe, antyniemiecki, antysyjonistyczny, to trzeba podkreślić. Uważał, że syjonizm jest zagrożeniem dla istnienia duszy narodu polskiego i postulował pełną asymilację lub przymusową emigrację Żydów z Polski. Tak samo uważał zagrożenie niemieckie jako zagrożenie śmiertelne i dlatego uznał rozstrzygnięcia jałtańskie po 1945 za sprawiedliwość dziejową i nawet tu znak opatrzności dla narodu polskiego. Trzeba też podkreślić, że był, co jest istotne, bardzo długo utrzymywał się po zamachu majowym na placówkach konsularnych, pracując w MSZ-cie aż do 1932, co pokazuje, jaką jeszcze narodowa demokracja miała pozycję i jakie miała wpływy tuż po zamachu majowym, że przez
kilka lat jeszcze, w zasadzie do połowy reżimu sanacyjnego, tacy działacze jak Jędrzej Giertych mogli nie tylko pracować w MSZ-cie, ale być nawet w placu aktywnymi urzędnikami, a w zasadzie posłami, bo to tak trzeba nazwać placówek konsularnych, jak Jędrzej Giertych. Ja tu przypomnę, w moim Olsztynie ówczesnym Allenstein no, był attaché konsularnym w latach 1931-32 przez 16 miesięcy. I co ciekawe, do takiego stopnia uznał posłannictwo swoje właśnie na tej placówce, że odrzucił propozycję wysłania siebie na placówkę konsularną do Frankfurtu nad Menem czy do Teheranu. Więc uznał, że Olsztyn jest niezwykle ważną placówką konsularną i tutaj w ramach działalności w drużynach harcerskich głównej kwatery Związku Harcerstwa Polskiego, gdzie był najpierw współpracownikiem, a następnie kierownikiem Wydziału Drużyn Harcerskich, no trzeba powiedzieć, że prężnie działał wśród młodzieży polskiej, zwłaszcza w Związku Towarzystw Młodzieży w Prusach Wschodnich. Zakładał kolejne placówki w Olsztynie i w okolicach, przede wszystkim na Warmii, ale i na Mazurach, gdzie właśnie podkreślał wagę polonizacji tych ziem, które zostały po plebiscytach i po powstaniach no, w granicach Rzeszy z niekorzyścią dla Polski i dla Polaków. Właśnie, czyli pan zetknął się z postacią, z osobowością Jędrzeja Giertycha poprzez no, przynależność przez kilka lat do Młodzieży Wszechpolskiej. Czy rzeczywiście jego prace, jego książki były jakimś takim fundamentem obok dorobku Romana Dmowskiego, wychowania w tamtym czasie no, całego powiedzmy pokolenia Młodzieży Wszechpolskiej? Bo mówię, patrząc na dzisiejszą działalność, to różnie można o tym sądzić. No czy było, no to mam też co do tego wątpliwości, dlatego że w ramach LPR-u wielu z tych działaczy po prostu się sprzedało i odeszło od idei, które głosił zarówno Dmowski, jak i Jędrzej Giertych. Wprawdzie na wykładach, na spotkaniach oni wręcz szarżowali wiedzą na temat Giertycha, Jędrzeja Giertycha i Romana Dmowskiego, ale gdy przyszło co do czego, no zwłaszcza po 2001 roku, no to zamienili ideę na wygodne posady i odeszli od tej idei, którą wpajał im właśnie w publikacjach zarówno przede wszystkim Roman Dmowski, jak i Jędrzej Giertych. Natomiast w moim przypadku oczywiście otworzyły mi oczy, Jędrzej Giertych otworzył mi oczy na kilka kwestii ważnych. Przede wszystkim na obronę tradycji katolickiej. W jednej z publikacji z 1969 roku w obliczu zamachu na Kościół, którą miałem okazję w tamtym czasie czytać, no, uświadomiłem sobie, że po prostu Kościół jest w odwrocie po masońskiej rewolcie, która nastąpiła po Soborze II Watykańskim i rzeczywiście tutaj Jędrzej Giertych mi otworzył oczy jako jeden z pierwszych. Kwestia Hiszpanii bohaterskiej, no, uświadomił mi w książce Hiszpania bohaterska, którą w tamtym czasie również miałem okazję przeczytać, jak wielką rolę odegrała hiszpańska rekonkwista, w zasadzie tak to możemy nazwać, która uratowała Hiszpanię przed zalewem no, syjonizmu i masonerii, bo pod hasłem bolszewizmu, ale to tak naprawdę chodziło o syjonizację i masonizację Hiszpanii, która następuje właśnie teraz, ale wtedy generał Franco i narodowcy hiszpańscy uratowali Hiszpanię. No i choć jak podkreślał w tej publikacji, Hiszpania jest tak od Polski daleko, to jakże bliska jest ze względu na przynależność do tej samej kultury, cywilizacji i dlatego
To, co się działo w Hiszpanii według Jędrzeja Giertycha, miało również wpływ na losy Polski. No i inna kwestia, na którą mi zwrócił uwagę, oprócz o wyjście z kryzysu, gdzie był to raczej nowy w zasadzie manifest polityczny odrodzonego ruchu narodowego, to też jest istotne, czyli kwestia żydowska tutaj uwypuklona, która była przyczyną jego późniejszego usunięcia z emigracyjnego Stronnictwa Narodowego, no to Jędrzej Giertych w książkach Tragizm losów Polski i Powstanie styczniowe uświadomił, że Powstanie styczniowe było robione przez agenturę Bismarcka i przysłużyło się zjednoczeniu i stworzeniu Wielkiego Państwa Niemieckiego przez Bismarcka i zniszczeniu szans Polski na odrodzenie, stopniowe odradzanie w ramach Królestwa Kongresowego. Więc Jędrzej Giertych niewątpliwie otworzył mi oczy w kwestiach geostrategicznych, jeśli chodzi o historię geostrategiczną tutaj XIX wieku, w kwestiach żydowskich i w kwestii tradycji katolickiej. To jest jego wielka zasługa. Czy to przysłużyło się innym kolegom z tego ruchu narodowego przełomu lat 90. i 2000, czy w zasadzie przełomu tysiącleci, tak to powiedzmy, czy stuleci stulecia i tysiąclecia za jednym razem, bo to tak trzeba określić ten przełom lat 90. i zerowych, no to już nie mnie oceniać. Na pewno tych, o których no, media mainstreamowe wspominały i ich pokazywały po 2001 roku w ramach Ligi Polskich Rodzin, no to te publikacje się nie przysłużyły, dlatego że one były tylko taką zasłoną dymną, dzięki którym kupili głosy wyborców, od których się następnie odwrócili.